Nissan Qashqai, model, który zrewolucjonizował rynek. To pierwszy crossover, który w ogóle nie przypomina terenówki. Nawet nie ma takiego zamiaru. Wystarczy na niego popatrzeć. Nissan Qashqai to również wyjątkowy produkt. Zadebiutował w 2007 roku i przez 5 kolejnych lat jego sprzedaż cały czas rosła, mimo że masowo pojawiali się konkurenci. Jego sprzedaż spadła dopiero w 2012 roku, a na początku 2014 zadebiutował drugi Qashqai. Właśnie ten. Poprzednik cechował się lekkością stylu i dość niepozornym designem, choć w rzeczywistości wyróżniał się na ulicy ze względu na to, czym był, czyli kompaktowym samochodem wysoko zawieszonym nad ziemią. Dziś crossovery już nikogo nie dziwią, jest ich tak dużo. Ale Nissan Qashqai drugiej generacji znów się wyróżnia. Tym razem muskularną sylwetką. Zobaczcie tylko na te liczne przetłoczenia na nadwoziu. Samochód jest 50 mm dłuższy niż poprzedni, a także niższy i szerszy. Wnętrze jest obszerniejsze. To, co zwraca uwagę w nowym Qashqai, to bardzo nowoczesna, ładna i dość rozbudowana deska rozdzielcza, ale jego największą zaletą jest po pierwsze pozycja za kierownicą, wysoko umieszczony i długi drążek zmiany biegów, dzięki czemu kierowca ma wszystko pod ręką i teraz największy atut tego modelu. Bardzo, ale to bardzo wygodne fotele. Z tyłu również jest całkiem wygodnie, głównie ze względu na dużą ilość miejsca oraz płaską kanapę, dzięki czemu można przewieźć nawet 3 pasażerów. Szkoda tylko, że ktoś zapomniał zaprojektować kratek nawiewu dla drugiego rzędu, ale przynajmniej na ich miejsce pojawił się malutki schowek. W Nissanie Qashqai schowków nie brakuje, ale nie wszystkie spełniają swoją rolę. Na przykład ten przed pasażerem jest ogromny, również duży jest w podłokietniku, ale już te w drzwiach nie mieszczą 1,5-litrowej butelki. Właściwie to nie ma gdzie jej podziać. W tym egzemplarzu mamy do czynienia z bardzo bogatą wersją wyposażenia Tecna, która zawiera właściwie wszystko oraz pełen pakiet aktywnych systemów bezpieczeństwa, takich jak ostrzeżenie o pojazdach w martwym polu sygnalizowane lampką przy lusterku, czy na przykład poruszającymi się obiektami w otoczeniu pojazdu. Również ostrzega nas przed zmęczeniem kierowcy, a także niezamierzoną zmianą pasa ruchu. Rozpoznaje znaki drogowe i awaryjnie hamuje sam, w razie gdy ktoś wyskoczy na drogę. Do tego na dużym centralnym monitorze można obserwować całe auto z lotu ptaka, włączyć sobie kamerę z tyłu lub z przodu, a nawet po prawej stronie, szkoda, że zabrakło tej z lewej. Przydatne podczas parkowania w ciasnych miejscach, a także podczas manewrowania w terenie. Nissan do Qashqai oferuje tylko 3 silniki, mało, ale w rzeczywistości oferta jest w zupełności wystarczająca. 2 motory benzynowe i 1 diesel. Mniejszy silnik benzynowy o pojemności 1,2 litra z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem paliwa ma 115 koni mechanicznych. Większy 1,6, taki jak tu pod maską, 163 konie mechaniczne. I diesel, wspomniany DCI, o pojemności 1,6 litra i mocy 110 koni mechanicznych. Do mniejszego motoru benzynowego można zamówić bezstopniową, automatyczną skrzynię biegów. A co z napędem na 4 koła? Obecnie w polskich cennikach ten model nie występuje z napędem na 4 koła, ale być może w przyszłym roku się to zmieni. Ale wiecie co? Góra 20% klientów zamawia ten samochód z napędem all-mode. Tak naprawdę nie jest za bardzo potrzebny, a dopłata 8000 zł to dość sporo. W rzeczywistości 18 cm prześwitu, duże koła w zupełności wystarczają zarówno w zimie, jak i w lekkim terenie, a tak na poważnie, kto jeździ takim samochodem w terenie? Bagażnik nie jest zbyt duży, ma tylko 400 litrów pojemności, ale nie brakuje mu funkcjonalności. Ma 2 kieszenie po bokach oraz podwójną podłogę.
złożoną z dwóch segmentów. Oba można konfigurować dowolnie, a ten bliżej tylnego zderzaka również postawić w pion, by bagaże nie przesuwały się po całym bagażniku. Pod spodem znajduje się jeszcze koło zapasowe. Mimo że Nissan Qashqai to samochód o kompaktowych wymiarach, to mam wrażenie, jakbym jechał niedużą terenówką. Oczywiście przez wysoką pozycję za kierownicą, ale również przez to, że widzę maskę z tymi dużymi wybrzuszeniami. Natomiast samo prowadzenie, można powiedzieć, że jest lekkie. Auto porusza się sprawnie i zwinnie. Układ kierowniczy jest czuły i precyzyjny, a zawieszenie dość sztywne. Minusem jest oczywiście niższy komfort tresorowania niż spodziewałbym się po crossoverze, ale też jest to kwestia zastosowania w tym egzemplarzu 19-calowych kół. Nissan Qashqai kosztuje minimum 75 500 zł, a za tą wersję silnikową trzeba zapłacić 84 300 zł. By korzystać ze wszystkich udogodnień, jakie Nissan daje w tym modelu, trzeba wydać 105 800 zł plus 2,5 tysiąca za skórzaną tapicerkę i 800 zł za podgrzewaną przednią szybę. Dużo, ale dostajemy właściwie wszystko. Plus to, że jeździmy wyjątkowym modelem w tym coraz mniej wyjątkowym segmencie.